Cześć, witajcie w nowym filmie. Miliony lat temu ewolucja dała się trochę ponieść fantazji i wyprodukowała 30-metrowe wieloryby, gigantyczne rekiny, dinozaury tak wysokie jak współczesne budynki, a potem tego potwora. To największy wąż, jaki kiedykolwiek istniał. Jeśli boisz się węży, wiesz, tych, które chowają się w krzakach, nie musisz się o to martwić w przypadku Titanoboa, ponieważ jest on o wiele trudniejszy do przeoczenia. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Nasza historia opowiada o naukowej rewelacji, która w 2002 roku oszołomiła współczesny świat. Podczas wizyty w kopalni węgla pewien student znalazł coś bardzo dziwnego. Skamieniały liść pochodzący z lasu deszczowego z epoki paleocenu. Tej samej ery paleocenu, która sięga miliony lat wstecz, do czasów po wyginięciu dinozaurów. W następnych latach liczne ekspedycje zapuszczały się do tego samego zagłębia węglowego, by zbierać dane pod przewodnictwem Smithsonian Tropical Research Institute i Florida Museum of Natural History na Uniwersytecie Florydy. Dzięki ich badaniom uzyskali pierwsze spojrzenie na to, co mogło być pierwszym lasem deszczowym na Ziemi i na potwory, które się tam czaiły. Znaleźli skamieliny gigantycznych krokodyli i żółwi, a także pierwsze znane rośliny bananowca, czekolady, awokado i fasoli. Ale z pewnością najbardziej pamiętnym odkryciem była skamieniałość kości nieodkrytego gatunku węża, tak dużego, że w pewnym momencie mógł być głównym drapieżnikiem w całym lesie deszczowym. Titanoboa, podobnie jak 30-metrowe wieloryby z czasów prehistorycznych, stały się tak masywne, ponieważ większość czasu spędzały w wodzie, gdzie grawitacja nie miała na nich tak dużego wpływu. Aby uczynić je jeszcze bardziej przerażającymi, prawdopodobnie były doskonałymi pływakami. Węże są szybsze w wodzie niż na lądzie. Badania wykazały również, że Titanoboa był prawdopodobnie zwierzęciem, które zasadzało się na swoją ofiarę. Nie tylko więc prawdopodobnie posiadał jad, ale zachowywałby się podobnie do znanych nam anakond. Anakondy są wystarczająco silne, by dusić swoje ofiary i cierpliwie czekają na dnie bagien i płytkich rzek z nosem w górze, czekając na moment, kiedy będą mogły zaatakować. Ich zdobyczą są zazwyczaj zwierzęta takie jak kozy czy jelenie, które potrafią połknąć w całości, ale kapibara, największy gryzon na świecie, jest również ich smaczną przekąską. Okej, więc to są anakondy. A teraz wyobraź sobie, że są 100 razy straszniejsze. Ssaki tak duże jak kapibara nie pojawiły się jeszcze na Ziemi, więc Titanoboa zrobiły to samo, ale z o wiele większą zdobyczą, taką jak prawie 3-metrowe ryby, gigantyczne krokodyle i żółwie. To daje do myślenia, jak duże były Titanoboa. Patrząc na ich skamieliny, Titanoboa były dłuższe niż autobus i cięższe niż samochód. Oznacza to, że mogły mieć ponad 13 metrów długości i ważyć ponad 1100 kg. Akurat odpowiedni rozmiar, aby przejąć berło od przerażającego T-Rexa po tym, jak wyginął. Po wyginięciu dinozaurów świat zmienił się diametralnie. Regiony tropikalne były o wiele cieplejsze niż dzisiaj. Narodziły się południowoamerykańskie lasy deszczowe, a wraz z nimi setki ogromnych stworzeń, które rywalizowały o władzę, by stać się najlepszymi drapieżnikami. Być może największym z nich był Titanoboa, który żył na terenie dzisiejszej La Guaira w północno-wschodniej Kolumbii. Niektóre ze skamieniałości znalezionych w formacji Querellon pochodzą sprzed około 58-60 milionów lat z okresu środkowego i późnego paleocenu. Znaleziono około 30 osobników, z których większość to olbrzymie, dorosłe okazy. Po ich odkryciu okazało się, że Titanoboa są większe od Gigantofisa, największego węża, jaki kiedykolwiek występował na Ziemi, a przynajmniej tak sądzono. W przeciwieństwie do Titanoboa, Gigantofis żył przez około 40 milionów lat w Morzu Sarmackim, gdzie obecnie leżą Egipt i Algieria. Jego długość wynosiła prawdopodobnie od 9 do 11 metrów. Ale w jaki sposób Titanoboa osiągnęły tak przerażające rozmiary? Jego ogromne wymiary są związane z ciepłym klimatem paleocenu. Prehistoryczne węże, takie jak ten, są zwierzętami zimnokrwistymi, tak jak nasze współczesne węże. W rzeczywistości ich metabolizm jest powiązany z temperaturą środowiska, w którym żyją. Oznacza to, że ich wzrost zależy od ilości ciepła, na które są wystawione. Węże i inne zimnokrwiste gady potrzebują ciepła od otoczenia, w przeciwieństwie do zwierząt, które czerpią temperaturę z pożywienia. To dlatego współczesne węże nie mogą rosnąć większe niż pewien rozmiar. Największe z nich, jakie dziś znamy, nie mogą się równać z Titanoboa.
Wąż potrzebowałby niewiarygodnej ilości ciepła, by osiągnąć takie gigantyczne rozmiary. Epoka paleocenu charakteryzowała się ciepłem. Temperatury były wtedy około 10 stopni większe niż obecnie. Kopalnie węgla w pobliżu miejsca, gdzie znaleziono skamieniałości Titanoboa, stanowiły idealne miejsce dla olbrzymiego, przerażającego węża, który mógł urosnąć tak jak wtedy. Węgiel jest wynikiem osadów pozostawionych przez bagno wzdłuż starożytnego płytkiego morza, które kiedyś znajdowało się u podnóża dzisiejszych Andów. To środowisko byłoby podobne do bagien delty rzeki Mississippi lub Everglades w Ameryce Północnej. Dzięki temu wszystko jest jeszcze bardziej idealne, ponieważ Titanoboa spędzał większość czasu w wodzie. W przeciwnym razie jego gargantuiczne rozmiary postawiłyby go w niekorzystnej sytuacji, a poruszanie się po lądzie byłoby prawie niemożliwe lub co najmniej nieco utrudnione. Spróbuj sobie wyobrazić, jak wyglądała wtedy Ziemia. Dinozaury właśnie wyginęły. Gigantyczny rekin Megalodon nie pojawiłby się jeszcze przez miliony lat, a planeta potrzebowała dużego drapieżnika, który by nią rządził. Mówi się, że Titanoboa, ten kolosalny wąż, napotkał inne tropikalne bestie i walczył z nimi. Dowody na to zostały znalezione podczas ekspedycji, mających na celu odkrycie kolejnych skamieniałości. Naukowcy znaleźli szczątki gigantycznego żółwia z czasów starożytnych i to, co wydaje się być wymarłym, prymitywnym krokodylem, który prawdopodobnie był częścią diety węża. Żółwie te miałyby 1,5, a krokodyle 6 metrów długości. Wygląda na to, że warunki sprzyjały istnieniu i rozwojowi Titanoboa, choć nie znaleziono wyraźnej przyczyny jego wyginięcia. Czy oznacza to jednak, że gdyby warunki miały się powtórzyć, świat znalazłby współczesnego Titanoboa? W teorii rzeczywiście byłoby to możliwe. W najgorszym przypadku globalne ocieplenie spowoduje powstanie gigantycznych węży. Choć tym razem ludzie prawdopodobnie uniemożliwiliby wyhodowanie naprawdę gigantycznych osobników. Ale w końcu faktem jest, że globalne ocieplenie zachodzi w znacznie szybszym tempie niż te same zmiany, które doprowadziły do ciepłego klimatu, w którym 58 milionów lat temu powstały gigantyczne bestie. Jonathan Block, paleontolog z Muzeum Florydy, uważa, że te kolosalne węże są poza wyobraźnią. Szacuje nawet, że ich rzeczywiste wersje byłyby większe niż to, co pokazują hollywoodzkie filmy. Przytacza on gigantyczną anakondę, która próbowała zaatakować Jennifer Lopez w filmie Anaconda i twierdzi, że nawet ten wąż nie był blisko rozmiarów tych, które znaleziono. Inny paleontolog z Uniwersytetu w Toronto uważa, że podczas gdy Titanoboa byłyby imponującym widokiem, ucieczka przed nim na lądzie byłaby prawdopodobnie łatwiejsza niż mogłoby się wydawać. Jego ciało było tak masywne i szerokie, że gdyby znalazł się w przejściu i postanowił kogoś dopaść, musiałby dosłownie przeciskać się przez drzwi. Titanoboa przejdzie do historii jako wąż, który był 10 razy cięższy od przeciętnej gigantycznej anakondy zielonej, jaką znamy dzisiaj. Wiemy, że zastąpił on dinozaury i T-Rexa jako najlepszy drapieżnik swoich czasów. I kto wie, może Titanoboa czai się gdzieś na świecie, gdzie jeszcze go nie widzieliśmy. W końcu nowe odkrycia dokonywane są niemal codziennie i istnieją ogromne obszary, na których ludzie nigdy nie byli. Co sądzisz o Titanoboa? Czy spełnia on pokładane w nim nadzieje? Do tej pory odkryliśmy, że miał prawie 13 metrów długości i ważył ponad 1100 kg. Wiemy również, że polował na inne duże bestie, takie jak prehistoryczne gigantyczne krokodyle i żółwie. Co byście zrobili, gdybyście stanęli twarzą w twarz z kolosalnym gigantem, takim jak Titanoboa? Czy myślisz, że ten potwór nadal istnieje? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej fascynujących filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.